wiadomością, to był taki Krzysiek. No. Krzysztof zabrał się ze mnie w 6 klasie szkoły podstawowej. To teraz będzie druga klasa. Też chyba 6. No i pijaliśmy wino nad rzeką. Chodziliśmy za rękę do kawiarni, do kina. Potem nasze drogi się rozeszły. No on już nie żyje, zapił się, został alkoholikiem. Ale często żeśmy się tam gdzieś mijali. A Filip lubił go dopiero. Cóż, jakie pytanie Pan najbardziej zaskoczyło przy dzisiejszym spotkaniu? Najbardziej mnie zaskoczyło to pytanie, że dokładnie nie powtórzę, ale chodziło o to, że czy się czuję przegraną, że przegrałam życie, zanim nie weszłam. Ono mnie zaskoczyło. Rzadko mnie zaskakują pytania na spotkaniach, ale ono mnie zaskoczyło. Bo zastanawiam się dopiero, chciałam się teraz zastanawiać w tym momencie, jak jest z tym moim przegranym życiem. No, na pewno przegrałam zdrowie fizyczne. Na pewno przegrałam wiele fajnych sytuacji w swoim życiu w okresie dojrzewania. Musiałam to bardzo długo potem nadrabiać. Ale w tej chwili czuję już, że jest inaczej, że wygrywam to wszystko. A co z Ogoniastem? O, Ogoniasty to jest szata. On się pojawia w alkoholu. Nazwał go mój psychiatra, dr Marek Sternowski, Ogoniasty. Ja miałam takie różne spotkania z tym szatanem. No i tak dr Marek mówi, co tam pani właśnie będziesz mówiła szatan? Ogoniasty. To mi tak bardzo spasowało. No nagadałam się w tej książce okrutnie. No ale Ogoniastego już wysłałam do piekła i mam słowa. Czy była pani kiedykolwiek zakochana w narkomanie? Czy jest pani w stanie kogoś takiego jeszcze pokochać? Nie, ja myślę, że z Filipem to nie byłam tak bardzo zakochana, to po prostu układ narkomański. Nie ma miłości tak naprawdę się w narkomanów, zwłaszcza znaczy biorących, czynnych. Potem to może być trochę inaczej, ale wśród, jest to po prostu układ, nie? Kto i kiedy ma więcej towaru i jak się bierze. Czasami się zastanawiałam nad tym z Marzeną, a na moim układzie nazywałyśmy się siostrami, ale to też był pod narkomański. Ona tam dzwoniła Baśka, ale podobała się tą heroinę przyjeżdżeń, to że cała wszystko jechała. A jak Marzena umierała, to mnie przy niej nie było, bo już mnie nie obchodziła. I czasami się pytałem, czy mam poczucie winy z powodu jej śmierci. Ja mówię, że nie, bo... po prostu no, albo ja, albo ona, na tej zasadzie, żeby to było. Teraz już nie spędzam poczucie winy, bo to nie ma sensu. Ona była skazana przez swoje miejsce, nie ja ją dobijałam, tylko dom rodziny. A to, żeśmy się tam gdzieś w przestrzeni narkotycznej spotkały obie, jedna ciągnęła drugą w dół, no to już było wynikiem choroby, która zaistniała, a nie która była przyczyną. Tak to wyglądało. Cenię sobie odwagę, prawdomówność i chęć poznawania, a może przede wszystkim chęć poznawania świata, ale takie zdrową chęć poznawania świata. Jest to coś takiego, że ktoś się wybija spoza grupy, nie? Bo często jest jakimś pewnym stopniu indywidualistą, bo jest tak, że młody człowiek lubi się wybić. Nie, musi mieć taką samą komórkę, musi mieć takie same tablet i tak dalej. Nie jest to dla mnie, nie było miernikiem czegoś takiego, że jestem przez to lepszy. Nawet mówię do młodzieży, że najważniejsze to masz tu i tu, a nie jaki dżinsy nosisz i jaką masz komórkę. Ale ja wiem, że to jest trudno w tym wieku tak do tego podchodzić, ale jest taka młodzież i tak mi bardzo ich cenię. Kiedy teraz ktoś to w ogóle zauważa, to co mam w środku. No właśnie, to co mam w środku, to jest smutne.
Smutne, ale jest wspaniała młodzież, spotykam się z nią i prowadzę teraz tak inaczej, prowadzę. Spotykałam się przez 2 lata z Mateuszem, a już teraz studiuje psychologię we Wrocławiu. Był zafascynowany właśnie poetami przeklętymi, zaczął pisać, jest takim uczniem i spełnia wszystkie jakby, znaczy nie mógł brzydko mieć oczekiwania, po prostu widzę w nim to, co chciałabym mieć w młodym człowieku. A teraz sobie ze sobą pojmujemy i on właśnie wkracza w tą psychologię współczesną, a ja go tam jeszcze tak szlifuję. Też się do pani zgłosił, że zamierza być na psycholog. Dobrze. Będę pisać. Co poleciła pani właśnie młodej osobie, która chce właśnie jakoś wykazać się w tym zawodzie? No, w tym zawodzie trzeba być po pierwsze dosyć silnym emocjonalnie, bo się spotyka z bezmiarem wielkiego nieszczęścia w tym zawodzie. Trzeba być silnym, a poza i mieć mnóstwo empatii i miłości do drugiego człowieka. I nie wolno psychologicznie tłumaczyć się w kodeksie psychologii, nie wolno osądzać i potępiać. Można się nie zgadzać, że ktoś tam kogoś zabił, ale jak jest naszym pacjentem, to jest naszym pacjentem, któremu my z racji zawodu w jakiś tam sposób pomagamy, ale nikogo nie sądzimy, go nie oceniamy, do tego jest sąd. Możemy tego nie akceptować, nie popierać, ale nie skazywać samym na coś, no, bo nie jesteśmy od tego. Nie jest od tego psycholog. Psycholog ma zawsze pomagać. A jak sobie nie daje rady z własnymi emocjami w danym momencie, przecież są takie sytuacje, no to mu się przekazuje drugiemu psychologowi, czy komuś innemu. Ja poza tym jeszcze psycholog, oprócz tego, że silny, zwarty, gotowy, musi być po prostu ludzki. Ludzki. Jeżeli ktoś ma takie tendencje do potępiania, krytykowania, oceniania, to może być psychologiem. Pani kończyła właśnie z nałogiem, to był taki jeden moment, w którym powiedziała sobie nie, koniec, już w ogóle nie, czy to było takie stopniowe? Nie, to był proces, to znaczy najważniejsze było na początku zachowanie trzeźwości, samopodawowanie, to jest najważniejsze. Bo jak nie przetrzeźwiejesz fizycznie, to nie masz szansy zrobienia kroku dalej. Jak już jest ta tkankowa trzeźwość, czyli brak w krwi alkoholu i narkotyków, i zaczyna trzeźwić, do tego dochodzi właśnie kolejne procesy psychiczne, czyli radzenia sobie ze wszystkimi emocjami negatywnymi, które zadziałały się podczas nałogu. Jest to taka kolejny etap zdrowienia. I ten etap się może nigdy nie skończyć, bo człowiek się na szczęście doskonali przez całe życie, bo jakby się udoskonalił, to byłby Bogiem. A tak to dążenie do tej doskonałości jest to droga, proces. Jak zaczęła pani brać narkotyki, czy wtedy pani wiedziała, że to jest samo zło, czy była pani tego świadoma? Znaczy, byłam świadoma, bo poszłam do biblioteki, bo wtedy nie było internetu i przeczytałam wszystko o narkotykach, ale człowiek, który wchodzi w nałóg, znaczy w ogóle, jeżeli wchodzi w jakieś nieszczęście, to mnie to nie spotka, mnie to nie dotyczy, mi się uda, ja będę to kontrolować, to jest absurdem, żadnego nałogu się nie da kontrolować. To nauk nas kontroluje i mówi tutaj szepcze taki diabełek za ochem, weź, bo będzie ci lepiej, a potem już ten diabełek nie jest potrzebny, bo wierzysz, żeby wstać w ogóle z łóżka i co tam nie zrobić. Ale... Czekaj, wypubiłam wam tego. Już chcę powiedzieć, pytałam się, czy była pani w pełni świadoma tego? Aha, o świadomości. Nie, już jestem trochę zmęczona, bo dzisiaj wstałam w 2:30, musiałam nakarmić moje egzotyczne ptaki. Pozorna świadomość zawsze istnieje, no bo wszyscy mówią, że to jest źle. Ale człowiek ma taką naturę, że musi spróbować na sobie. No i pamiętam, jak dostałam, okazało się, że jestem pierwszy raz na łodzie fizycznym. To sobie powiedziałam, no jednak to prawda. Znaczy, pamiętam jak po śmierci taty wpadłam w 4-miesięczny ciąg alkoholowy, byłam na terapii potem
to były fajne takie zadania, co jest dobrego w alkoholu, co złego. Oczywiście nigdy nie jest zawsze, że jest zawsze źle. Alkohol daje znieczula, daje zapomnienie chwilowe, że rozwala wątrobę, to wiadomo. I trzeba sobie ustawić ten nauk w ten sposób, aha, nie może być ciągle źle, bo jakby było ciągle źle, to byśmy się zdołowali maksymalnie. Człowiek wychodzący z nałogu musi mieć jakieś też minimum oparcia w sobie i znaleźć te pozytywne cechy, które pozwolą mu się wydźwignąć. I dlatego nie ma tylko ciągłego zła i nie ma ciągłego dobra, jest zawsze jakaś tam huśtawka. Ale zawsze w nałogu przeważa zło, dlatego tym bardziej się trzeba w leczeniu skierować na mocną stronę. A gdy już miałabym taką depresję, jak się bierze narkotyki, to nie miałabym nic do myśli, która by się mogła kierować, żeby przestać? No, depresji ciężko się kierować dobrą myślą. Nie doprowadziła do głowy samobójczej. Ale jak już mnie odrafowali, to mnie to wzmocniło. No, tylko że to już było tak na krawędzi, że nikomu nie życzyła takiego stanu. Czy teraz są momenty, czy były w ogóle w stanie takich osób, które bym chciała wziąć jeszcze? O, tak, ja mówię, że człowiek, który jest uzależniony od gdzieś tam w przyszłości. Podstawową myślą w krytycznej sytuacji, w sytuacji kryzysowej jest znieczulić się. Nie? Nieraz, kiedy się siedziałam na terapii, tak psychoła na mnie patrzy, o czym myślisz? Mówię o tablety. Ja to się gdzieś poczułam zagrożona, ale wiem, że tego nie wezmę, bo mam jakąś tam już trzeźwość w sobie. Ale to jest do końca. Pamiętam taką fajną scenę z Ostrego dyżuru, ja uwielbiam ten serial. Przychodzi doktor Carter, który gdzieś tam załapał się na narkotyki do swojego znajomego narkomana i mu się tłumaczy. No wiesz, nie odwiedzałem cię, bo to się, to miałem dużo pracy do dyżurów, a w końcu nie odwiedzałem cię, bo jak nie spojrzał na ciebie, to od razu wziął. Ta scena mi się bardzo podoba i to jest cała prawda o narkomanie. Niektórzy tam próbują zmieniać miejsce zamieszkania, przyjaciół, znajomych, wszystko wróci się do góry nogami. Nieprawda, to jest w nas. Przecież ja codziennie przychodzę koło. Ja mam w Częstochowie w alejach co drugą bramę kabel pub z alkoholem. Ja tam chodzę spotykać się z pacjentami. Oni piją drinka, ja piję Coca-Colę i starczyłabym iskra zapalna, gdybym nie była silniejsza i już nie jestem pacjentem. Także jest to przeklapanie do końca życia, ale nie można tak też powiedzieć, że to jest do końca tragiczne. Można się z tym, można mieć fajne relacje z drugim człowiekiem, można się zaprzyjaźnić ze sobą i z drugim. Nie jest to skazanie się na jakąś taką wegetację do końca, jeśli się przeżyje. A jak to jest ten żarty? Znaczy ja się nie zniczyłam, ja po prostu stawiam temu czoło. Jak każdy normalny człowiek, jest problem, trzeba go rozwiązać. Podchodzę do tego zadania, a nie ucieczkowo. Podchodziłam ucieczkowo, czyli aha, jest B, źle, no to się ci już tam naćpać. A teraz jest tak, jak reaguje normalny, zdrowy człowiek. Jest problem, trzeba go rozwiązać. A jak pani mnie zapisuje, gorszy, lepszy, czy w tej sytuacji? Znaczy, no, gorszy, lepszy w tym sensie, że nie wszystkie od razu tak niszczą ciało. Alkohol i narkotyki niszczą ciało, ale hazard i pornografia niszczą duszę. I teraz wybór co duszę. Jeśli ma się zdrowsze ciało, to się ma większą szansę na dłuższe życie, a ze zniszczoną duszą no, trzeba też długo walczyć. Mówię o tej pornografii, dlatego że teraz jest bardzo nowy trend. Dzieci oglądają pornografię w internecie. I w Częstochowie jest taka poradnia dla dzieci uzależnionych od pornografii. Najmłodszy pacjent to 10-letni chłopiec. Bo był uzależniony masakrycznie od pornografii. Także świat stawia ciągle nowe wyznania, nowe uzależnienia, z którymi młody człowiek sobie będzie musiał poradzić. Yeah.
wieśniaka i on zażartował: ciociu, może coś zapalimy? Michał, skąd ty weźmiesz? Ciociu, no problem, przelecę się po blokowisku i będziesz miała co chcesz. Oczywiście to było wszystko żartem, ale taka jest rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość. Wtedy, że miasto znalazła heroinę, czy tam finę, któreś lat temu, to ja się chciałam ciężko narkowkować. I teraz na tej strefie jest wszystko. Czyli ta narkomania jest właśnie w tym roślin, to jest bardzo, tak? Tak, jeżeli już nawet Unia daje pieniądze na to, żeby robić profilaktykę. Profilaktyka jest piękna, cenna i wskazana, ale i będzie bardzo dużo ofiar właśnie tej dostępności. I to, że zmienia się rodzina, to co mówiła, to co najważniejsze dla młodego, to że w rodzinie no, nie ma tej podpory, tego poczucia bezpieczeństwa, często miłości. To musi gdzieś znaleźć miejsce. Bo tak jest skonstruowany człowiek. Tak, miłość to zawsze jest przyczyną, czyli nie jest jakby... Tak, nie ma innej przyczyny. Są to dwie główne przyczyny. Owszem, są czynniki zewnętrzne, koledzy namawiają, podaje się tam na różnych biozarazków i tak dalej. Człowiek, który jest zorganizowany emocjonalnie wewnętrznie dzięki stabilności rodziny, on nie pójdzie w to. Nie zasmakuje w tym, że mu jest lepiej po narkotiku, dlatego że jemu jest w ogóle dobrze w życiu. Nie będzie potrzebował zmiękczulaczy, zmiękczaczy, czy napędowych jakichś spraw, bo ma stabilną konstrukcję emocjonalną i psychiczną. On nie pójdzie w to. No nie, prorokiem nie jest. Nie wiem, ale ja źle to widzę. Źle to widzę, bo z roku na rok jest coraz gorzej, coraz lepiej. Unia wydaje straszne pieniądze, państwo polskie wydaje straszne pieniądze. Jak żywy po deszczu się mnożą różnego rodzaju porady, stowarzyszenia, pomoc dziecku uzależnionemu od tego, pomoc rodzicowi, pomoc współmarządowi. Wtedy, jak ja chorowałam, to była pustynia, teraz jest wszystko i wszędzie. Ale to ma coraz więcej, ci ludzie mają, coraz więcej zagrożonych pacjentów jest tam. Coraz więcej ludzi ma z tym problem. Ale raczej nie dużo ludzi się tam zgłasza. Zgłaszają się i pamiętam, jak zaczęło powstawać, powrócuję, tam byłam. Zakładałam to stowarzyszenie, no to przychodziło kilku rodziców, a teraz przychodzi kilkaset rodziców. Czyli to nie rodzice zgłaszają? To po prostu tak, a tu przychodzą już sami narkomani. Także no, nie zazdroszczę współczesnemu młodemu człowiekowi. Zazdroszczę, bo jak ja bym zaczynała, tak sobie mogę pogdybać, jak ja bym zaczynała teraz, bo ja bym wszystko zginęła z moją osobowością. Miałabym dostęp do wszystkiego, co bym tylko chciała i bym sobie wymyślała kolejne historie. A kiedy ja brałam, to było się ciężko, trzeba się było ciężko na tym napracować, bo na tyle na szczęście to nie ma, że nie drążyłam za mocno. Pisała pani, że ma w szufladzie nową dawkę narkotyku, a pani z tego nie korzysta. Czyli nawet jak pani była uzależniona, miała pani w sobie taką siłę, żeby nie sięgnąć po ten narkotyk, tak? No wiesz, no, to jest książka. To jest książka, a jak ja pamiętam, jak pisałam alkohol prohibicja. Ja faktycznie piłam i brałam trochę. To było po śmierci taty. Ja sobie po prostu tak egzystowałam, jak tam piszę. A czy miałam wtedy ślubu? Nie miałam żadnej wody. Czy te narkotyki były, czy nie były, już dokładnie nie pamiętam. Ale jeżeli były, to na pewno je wzięłam. Bo byłam w takim momencie brania wszelkiego typu. I tak miałam mnóstwo, ja nie wiem, jakiejś kosmicznej siły, że poszłam na ten odwyk, bo lekarz mi powiedział, że jakbym przyszła
wróciłam i odratowano, to stwierdziłam, że to już rzeczywiście powiedziałam Bogu, nie, jej wystarczy. Wystarczy szarżowania z Panem Bogiem na świecie współczesnym, doczesnym. Czy można powiedzieć, że Pani wystawiała Boga na próbę? Znaczy ja siebie wystawiałam na próbę. Bóg był zawsze taki sam, darował mi życie. Ale Bóg nie każe mi daruje życie. No nie, no to już nie wiem co, o co. No, co Bóg myśli, to nie wiem, dlaczego innym daruje, a drugim nie. Tego to ja już na pewno nie będę wiedzieć. Dlatego, że no, to już są jego sprawy, jego myślenie. A jak Pani myśli, dlaczego akurat Pani uratował? Dlatego? Ja mam taką tajną teorię, że ja do końca nie bardzo wierzę w tego Boga i mówię, jak już wierzę, tak naprawdę to mnie zabierze. A jak nie wierzę i ciągle musi iść tam sprzeciwem, to będzie mi chciał naprawiać mnie to jeszcze zostawić. Więc nie mogę się stać zupełnie dobra, bo mnie zabierze. Muszę czasami podgrzeszyć. Nie wiem, jest to takie myślenie no, dziecka, a